Jeszcze parę dni zostało, więc warto przemyśleć, czy nie poświęcić najbliższego weekendu na przygotowania do Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Na event zapraszają wspólnymi siłami Ratusz, Suwalski Ośrodek Kultury i Ośrodek Sportu i Rekreacji. Wprawdzie Dzień Bez Auta przypada dopiero 22 września, ale w Suwałkach świętowany będzie znacznie wcześniej, już 10 września. Tradycyjnie start uczestników nastąpi z parkingu przy sklepie Kaufland, a celem podróży będzie Park Konstytucji 3 maja. Na przejażdżce się jednak nie skończy, bo jak informuje suwalski magistrat, w parku odbędzie się mini festyn. W bieżącym roku do rąk szczęśliwców trafią 4 nowiutkie rowery, które jak sądzimy sprawią dużo radości tym, którzy zostaną nimi obdarowani. Co trzeba zrobić, by wrócić do domu z nowym sprzętem? Tego jeszcze nie ujawniono, ale już wiadomo, że powód do radości obok rowerzystów będą mieć również autorzy najpiękniejszych kwiatowych aranżacji ogródków i balkonów. Tego dnia bowiem rozstrzygnięty zostanie konkurs, gdzie te piękne ogrody i kwieciste balkony. Oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki.